Czy spacer był przyjemny? Na pewno tak. No, to co? Widzisz, Serdel? Wygląda na to, że mamy dzisiaj w holu dwa psy. No i co ty na to? Pożegnaj się z pieskami. Ale być Serdelem to nie tylko zabawa. Do tej pracy najlepiej być długim i niskim. Dziękuję. I widzisz? Serdel przyniósł ci piłkę. Dobry pies. George też chciał być dobrym psem, jak jego nowy bohater Serdel. Przytrzymajcie windę! Oto okazja. Ale podnoszenie rzeczy buzią nie było takie łatwe. To dziecko, tak? Cześć, dziecko. Dziękuję. To pies, tak? Dzięki, piesku. Serdel nie mógł w to uwierzyć. Każdy wiedział, że psy zachowują się godniej. Być psem to ciężka praca. Wystarczy spojrzeć na stan Serdela. Przesyłka! To coś ważnego. Zaniesiemy to na górę od razu. Chodźcie do windy, pieski. O-o. Oj, zepsuła się. Spokojnie, Serdel. Nic nam nie będzie. Uruchomię alarm. O-o. Jest tylko jedno wyjście. Ale tylko dla kogoś zręcznego jak... Małpka! Jako pies byłeś dziś tak dobry, że zapomniałem, że jesteś małpką. George też prawie zapomniał, że jest małpką. Małpki z łatwością robią rzeczy trudne dla innych. Halo? Chcę zgłosić awarię windy. A najlepsze, że George nie musiał nawet zastanawiać się, jak być małpką. Samo mu wychodziło. Latarka. Dzięki, George. I butelka wody? Poduszki? I jeszcze radio. I czasami najlepiej być właśnie małpką. George! Brawo! Dzięki, George! Nawet Serdel uważał, że George świetnie się sprawił. Może nawet będzie dobrym psem. Kiedyś. Ale George nie chciał już być psem. Teraz chciał się tylko wykąpać, umyć zęby i pójść spać w swoim posprzątanym pokoju. Co jeszcze sprawi, że wanna będzie bardziej przypominała żółwiowi dom? Żaby. Ahoj, George. Trzeba ci w czymś pomóc? Chcesz to? Bardzo proszę. Takie same płetwy, jak ma żaba.
Czekaj, nie możesz wbiegać do... Już nieważne. No, widzę, że już wbiegłeś. To też ci się przyda. Dzięki płetwom George mógł dogonić pod wodą żaby. Jak również dzięki temu, że żaby nigdy jeszcze nie widziały wcześniej tak dużej żaby i tak włochatej. Teraz w wannie nawet brzmiało jak w domu żółwia. Może piasek, ślimaki i żaby to za mało? George przyniósł wszystko, co znalazł w jeziorze, łącznie z mułem. Nawet przypadkiem złapał rybkę. Żółwiowi musiało się to spodobać. Jak to możliwe, że piasek, ślimaki, żaby, nenufary i muł i jeszcze rybka nie wystarczą? Z tego, co jest w jeziorze, brakowało w wannie tylko pana Kwinta. Może małpka nigdy nie zdoła uszczęśliwić żółwia? Chyba, że zostawi go w spokoju. George postanowił wrócić do swojego głównego zajęcia. Szukania latającego talerza Billa. Ale znalazł nie tylko zgubioną zabawkę. Żółw wstrzymywał oddech na bardzo, bardzo długo. O wiele dłużej niż małpka. Co za dzień. Teraz chętnie zrobię sobie długą kąpiel w wannie. A! Co ty tu robisz? A? George, czy ja naprawdę tak długo nie myłem wanny? Czy to twoje dzieło? Już dobrze. Wszyscy wrócili do domu. Teraz już rozumiesz, że dom to coś więcej niż zamulona wanna. George pomyślał, że choć miło byłoby, gdyby pod jego łóżkiem mieszkały dżdżownice, to dżdżownicom lepiej będzie we własnym domu, w ziemi. A jednak fascynujące było to, że nowych przyjaciół można znaleźć we własnym ogródku. Albo i pod nim. Teraz już wiedział jak. Obawiam się, że jutro będzie jeszcze zimniej. Trudno, ale...
ale możesz mieć ciepłe sny. Dobranoc. Jutro zimno? George nie mógł się doczekać. Włóż czapkę! Wszystko szło zgodnie z planem. George zrobił lodowy zestaw do gry w kręgle. Wreszcie świetnie się bawił. Wtedy skoczek zrobił coś niespodziewanego. Początkowo George myślał, że wiewiórki nie lubią gry w kręgle. Ale skoczek chciał się dostać do zamrożonych orzechów. George i skoczek do wieczora grali w orzechowego hokeja. Potem George przygotował się na następny dzień. Rano George ubrał się ciepło. Nie potrzebujesz czapki ani szalika. Dziś jest cieplej. Dzień był piękny, czyli zimą można się dobrze bawić. Tyle, że teraz było za ciepło i woda nie zamarzała. Tyle myślenia nad nową zabawą i wszystko na marne. Zima. To taka karuzela nudy. Już zaczęło padać? W nocy ma spaść pełno śniegu. No, dobrze, że kupiłem szuflę. Może wymyślanie zabaw nie poszło na marne. Dzięki niemu George przetrwał nudną część zimy aż do pierwszego śniegu. George, do domu wpada śnieg. Tak, zima jest jak karuzela. A małpy uwielbiają karuzele. Czy może pan powtórzyć? Co pan powiedział? Halo, ósemka, siódemka, czy wy go zrozumieliście? Ja go nie zrozumiałem, ale mu wierzę. Dobra robota. Teraz jest w porządku. Zawiadowca? Znowu jest wszystko nie po kolei. Ha, ha, ha.
Nie zrozumiałem. Powiedział pan do tyłu, prawda? Prawdziwe pociągi były jeszcze prostsze w obsłudze niż kolejka zabawka. Trzeba było tylko przerzucić piątkę do przodu. George stał się świetnym zawiadowcą stacji. Piątka znalazła się na przodzie, a za nią ósemka, siódemka, dziewiątka i szóstka. Szóstka, siódemka, dziewiątka, ósemka i piątka. Siódemka, piątka, szóstka, ósemka i dziewiątka. 6, 9, 7, 5, 8, 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 8, 5, 6, 8, a potem 356? Wydaje mi się, czy przy mikrofonie siedzi małpa. To już nie była zabawa kolejką. George potrzebował pomocy. Flint był ciągle na zewnątrz i zajadał kanapki. Nie wiedział, że małpka jest w opałach. George nie rozumiał, dlaczego dzwonek nie dzwoni. Więc jeśli całe kanapki są takie same, to ich połówki także, prawda? Dzięki, że siedziałeś przy sterze. Ja się tym zajmę. To była zwariowana przejażdżka. Podobałoby ci się, George. George nadal chciał być zawiadowcą, ale tylko u siebie w domu, gdzie mógł jeść kanapki w całości, bo ich przecinanie na pół prowadzi do kłopotów. Opiekuje się psem, nie ma czasu na leniuchowanie ani na piłkarski trening. Musi pilnować, by podopieczny nie uciekł pod furtką, ani nie wskoczył do domu przez okno. Metalowe biurko było ciężkie. Teraz Fryga nie ucieknie. George zrozumiał, że musi siedzieć i pilnować psa. Bo cokolwiek by zrobił, Fryga i tak mu się wymykała. Teraz nie musiał na nią patrzeć, bo słyszał każdy jej ruch. Wreszcie mógł potrenować.
A może dobry zawodnik musi ignorować takie niedogodności jak pies, który robi mu? Tym razem Fryga naprawdę zaginęła. Nie słyszał już nawet owego mu. Czy to twój piesek? Więc to chyba należy do ciebie. A to jest najlepszy czworonożny piłkarz, jakiego znam. Naprawdę. George nie wiedział, że Fryga lubi piłkę nożną. Nie potrzebował smyczy ani płotu, żeby zapobiec ucieczkom. Fryga nie chciała uciec. Szukała kogoś, kto zagrałby z nią w piłkę. Tutaj jesteście. Och, całe szczęście, że wróciłam. Furtka była otwarta. Dobrze, że Fryga nie zauważyła. Jest bardzo niesforna. Raz czy dwa uciekła nam. Zaprowadzę ją do parku. Chcesz z nami iść? O, gdybyśmy ci zginęli, to szukaj nas w parku! George nareszcie sobie potrenuje. Fryga była świetną partnerką do gry w piłkę. Szkoda tylko, że tak ją obśliniła.